Operatory jest to jednak jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów. Dużo osób po prostu boi się operatorów, gdzie no, całkiem niepotrzebnie. Jest to narzędzie jak każde inne. Co więcej, z paroma rodzajami operatorów już tak normalnie pracując z komputerem i robiąc na nim coś więcej, można się spotkać. No i tak powolutku będziemy wprowadzać te nasze operatory i pokazywać, do czego który służy. Impreza, Trwa. jest operator, jest impreza. Zdefiniowaliśmy operator, który nazwiemy pipe forward. Pipe, ponieważ składa się z symbolu pałki. Forward, ponieważ przynajmniej w naszym kręgu kulturowym, jak widzimy strzałkę na prawo, to myślimy, że to jest do przodu. Po prostu tak czytamy. Jego kształt już sugeruje, co będzie się działo. Przyjmuje dwa argumenty. Po lewej stronie, ponieważ to jest infix operator, przyjmuje jakąś wartość. Po prawej stronie przyjmuje funkcję, która jest gotowa na przyjęcie tej wartości. No i oczywiście może zwrócić jakąś inną wartość. Jedyne co ten operator robi, no to wkłada x do f. Można by się zastanowić, naprawdę, ale Naprawdę. zobaczmy, co to nam dało. Dodałem właśnie jedynkę do jedynki. Podniosłem dwójkę do kwadratu. No i do tego wyniku dodałem po raz kolejny jeden. Wygląda to znacznie lepiej. Możemy też to zapisać troszeczkę inaczej. W dalszym ciągu działa. Hydraulikę mamy zamkniętą pod operatorem, tutaj, a to co gęste jest z prawej strony. Wygląda teraz to dokładnie tak, jak nasze wcześniejsze chainowanie map. Uzyskaliśmy właśnie taki pipeline. Ten operator też się nie wziął z przypadku, występuje w innych językach. Co więcej, jeżeli spojrzymy tylko na samą pałkę, to ktokolwiek, cokolwiek robił w konsoli troszeczkę więcej, no już ma intuicję, jak działa ten operator. Po prostu przepycha wartość z lewej strony do czegoś z prawej. No i oczywiście, ponieważ dostaliśmy znowu z prawej jakąś wartość i ten nasz operator jest associativity left, no to będzie po kolei brał najpierw to wyrażenie, później wpychał, dostawał z tego wartość. Tą wartość będzie wpychał do tego, powstanie jakaś wartość i tutaj wepchnie do tego. Co więcej, fajne jest to, że możemy tak ad hocowo w dalszym ciągu definiować te nasze bloki. Więc ten styl jest dużo gęstszy i bardzo elastyczny. Mamy też tą naszą funkcję compose, która służy do komponowania funkcji i ją też chcielibyśmy zamknąć pod operatorem. Po raz kolejny mamy infix operator. Nadamy mu taki kształt. Ten kształt też występuje w innych językach, więc to jest o tyle fajne, że jeżeli będziecie szukać informacji na ten temat, to nie będziecie w lesie. No i co robi ta nasza funkcja? No, jest dokładnie tym samym, To czym compose. była funkcja compose. Natomiast fajne jest też to, że możemy tą funkcję, ten operator do komponowania funkcji zapisać przy pomocy naszego operatora. Gdzie tutaj tą ścieżkę jasno widać, że A wpychamy do F, a później to co wyjdzie wpychamy do G. Nie wiem. Czyli jedno za drugim. Jaka jest różnica? Ano taka, że w tym momencie dostajemy funkcję, która jest gotowa do pobiegnięcia. Żaden kod nie został uruchomiony, tylko definiujemy sobie pipeliny, z których chcemy potem skorzystać. Tak jak wcześniej sobie zdefiniowaliśmy, co to znaczy 0, ad-free i tak dalej, to tak samo tutaj możemy robić dłuższe pipeliny z danych, które będą nam transformować te dane i jak kiedyś dostaniemy jakąś wartość, to użyć odpowiedniego. No i najważniejsze, teraz czytamy już intuicyjnie od lewej do prawej, co też jest dużym plusem. Po Bożemu. Znajomo wyglądające wyrażenie. Tylko tym razem zapiszemy to
do czegoś, czego możemy reużyć później. Czyli to, co powiedziałem wcześniej, tworzymy sobie takie definicje, co coś znaczy, żeby później reużywać ich w jakiejś kodzie. Logiki. Tak. No i to jest dokładnie to samo. Ink 3 razy, no to mamy to. Podnosimy do potęgi trzeciej i dodajemy dychę. Dostaliśmy z tego funkcję, która przyjmuje inta i zwraca inta. No i tutaj możemy przepchnąć. Ponieważ to jest dokładnie ta część, to jest dokładnie to samo, co to nasze złożenie, więc możemy nawet zastąpić jedno drugim. Więc też takie pipeliny możemy tworzyć ad hocowo, w miarę potrzeby. Co więcej, żeby pokazać tą elastyczność, to zaszalejemy, dodamy sobie jeszcze raz jeden. Super. Śmiga, działa. Wyszło 11. Tam to wcześniejsze zapisanie tego do wartości jeszcze fajnie pokazuje, jak możemy reużyć tego tak naprawdę. Mamy expression, które możemy dodać do jakiegoś innego miejsca, wsadzić tam inny argument i tak naprawdę wyjdzie nam to samo, więc możemy już tą logikę gdzieś zamieścić. Co więcej, jak już mamy ten kluczek, w każde inne miejsce możemy go dodać. Teraz to ma ręce i nogi w kompozycji. Te funkcje, które do tej pory komponowaliśmy, mają bardzo specyficzny kształt. Mianowicie przyjmują jeden argument i zwracają jedną wartość, ale niestety nie wszystkie funkcje tak działają. Ten kształt jest mega fajny właśnie do komponowania, no bo jest to wtedy banalne. Natomiast tym problemem, jak, że tak powiem, masować te funkcje do tego kształtu, do którego chcemy, zajmiemy się później. Natomiast chcielibyśmy teraz troszeczkę uwolnić parę funkcji i pierwszą funkcją, jaką byśmy chcieli uwolnić, jest funkcja map. Więc znamy tą funkcję z poprzednich odcinków, tylko teraz mamy ją jako globalny symbol, czyli możemy się dobrać do niej wszędzie. Nie każdemu się to podoba, natomiast jak już mówiliśmy, globalnych symboli jest bardzo dużo i naprawdę bardzo dużo plus jeden to żadna różnica. Po prostu trzeba wiedzieć, jak z nich korzystać i kiedy. Wszystko jest dla ludzi. Nie pozwólcie, żeby czyjś strach was ograniczał. Przede wszystkim na tym polega cała kompozycja i reużywalność. Jak masz reużyć czegoś, co nie będziesz miał dostępu z jakiegoś innego miejsca? Więc coś, co jest ogólne, coś, co możesz reużyć, powinno być dostępne ogólnie. No i zdefiniowaliśmy operator dla mapy. Operacja mapy często nosi nazwę, albo mówi się o niej jako o lift. No i żeby ten nasz operator troszeczkę oddawał ten kształt, no to mamy tutaj karetkę wskazującą do góry, więc to jest nasz lift. No i tutaj mamy po bokach takie dwa Pulp Fiction. Tutaj możemy czerpać taką inspirację, wyobrażać sobie, że ten operator bierze to, co jest z lewej, to, co jest z prawej, tak spina to do siebie i wysyła do góry. Dokładnie tak. Cokolwiek to dla was oznacza, ważne, żeby działało, żeby zapamiętać, o co chodzi. W innych językach operator do mapy może wyglądać trochę inaczej. Natomiast to, co u nas robi, to został zdefiniowany dla tablic. Czyli z lewej strony, ponieważ to jest infix operator, będziemy przyjmowali tablicę. Z prawej strony będziemy przyjmowali funkcję z A do B. I będziemy to po prostu wpychać do tej naszej globalnej funkcji. Równie dobrze moglibyśmy tutaj zawołać A map F, no ale już trzymamy się tych wolnych światów. No i co z tego mamy? Jest impreza ponownie. Dostaliśmy wartość 4, 5, 6, czyli zmapowaliśmy tą naszą tablicę 3 razy. Co więcej, funkcja increment w ogóle nic nie wie o żadnych tablicach. Przyjmuje int i zwraca int.
I to jest właśnie ta część z liftowaniem. Podnieśliśmy we lifted funkcję increment do kontekstu tablicy. Zrobiliśmy to 3 razy. Teoretycznie za każdym razem jak mapujemy jest tworzona pod spodem kolejna tablica. Tak naprawdę tu tworzymy nową kolekcję, wpychamy nowe wartości, powiększono 1, to samo tu, żeby na końcu dostać wynik. Zdefinimy operator mapy dla innego naszego ulubionego typu. Tym razem będziemy mieli do czynienia z optionalem. Po lewej stronie przyjmujemy optionala, po prawej stronie funkcję, która to transformuje, no i oczywiście tutaj po prostu włożymy jedną w drugie. Widać, że mamy bardzo fajny, kompozycyjny, deklaratywny sposób na określenie tego, jak chcemy tego optionala transformować. No i oczywiście jest to bezpieczne, tak jak było. Nic nie dałem, nic nie dostałem. Patrząc na te nasze 2 wywołania, znowu możemy coś zauważyć. Że tak naprawdę mapa bierze to, co jest z lewej strony i wkłada do tego, co jest z prawej strony. Na pewno robi to ten operator. No i to też możemy bardzo fajnie zapisać. Skompilowało się, jest impreza. No i to już gdzieś wcześniej widzieliśmy. I to był nasz operator pałki. Też śmiga. No i teraz możemy to zamienić na to. Więc tak naprawdę mapa to jest nic innego jak function application. To jest ten pomysł. Możemy też wykorzystać już istniejące funkcje do kompozycji. Wcześniej mieliśmy coś takiego. I teraz oczywiście jak dodam 1 do tego, to mam 4, więc w tym miejscu ponownie zamknąłem pomysł dodawania 3. Ale możemy to zrobić też zupełnie inaczej. Teraz otrzymałem tablicę, która zawiera w sobie 3 funkcje. Chciałbym je wszystkie złączyć w jedną. Mamy wspaniałą funkcję, która dokładnie do tego służy. No i potrzebujemy stąd 2 rzeczy. Mieć element początkowy, inicjalny, tak neutralny w wypadku łączenia, no i tą funkcję do kompozycji. No i cała ta tablica funkcji została złączona w 1 funkcję. Co więcej, ponownie wynik jest 4. Jest to bardzo elastyczne, szczególnie jeżeli chcemy łączyć jakieś zachowania. Ta arrayka mogła być dynamiczna i mieć konstruować ten pipeline w zależności od tego, kto coś tam wyklika. To nie musi być zawsze zdefiniowane w ten sposób. Może być zdefiniowane bardzo dynamicznie. No i po raz kolejny mamy bardzo zwięzły kod, który mówimy, co chcemy zrobić. Złączyć to wszystko razem w 1 funkcję, a tutaj po prostu przepychamy wartość tym naszym operatorem. Bierze to, co z lewej, pycha do tego, co jest z prawej. Na początek nie będzie raczej dla osób nieznających tych operatorów zbyt czytelne. Zaczynajmy małymi krokami. Od pałki i od operatora kompozycji. Intuicja będzie dochodzić wraz z używaniem tego operatora. Jest jeszcze 1 fajna rzecz. 1 fajny operator, który może zostać wyeliminowany przez Swifta. Mianowicie jest coś takiego jak keep up expressions as functions. Ogólnie chodzi o to, że mamy dużo API, które spodziewają się funkcji, natomiast język dostarcza nam bardzo fajny feature, czyli keepuffy. Na dzień dzisiejszy nie możemy korzystać z keepuffów w tych funkcjach. Podobno ma się to zmienić w Swiftie 5.2, natomiast jeżeli chcemy już teraz z tego korzystać, no to
możemy zdefiniować nasz własny operator. No ale zobaczmy, jak z tego możemy korzystać. Mamy bardzo prostą strukturę, osoba, imię i wiek. Tworzymy sobie kipafa przy pomocy tej składni backslash'e. No i widzimy, że dostaliśmy kipaf, który przyjmuje person i zwraca string. No i z tego kipafa bierzemy imię. No i po raz kolejny, tym razem mam kipafa do wyciągania wieku. Zobaczmy, jak to działa. Mam stworzoną instancję typu person. Mamy naszego Brianusza, który ma 42 lata. No i kipafy mają taką specjalną składnię. Indeksujemy jak słowniki i przekazujemy kipafa. No i w zależności od tego, do czego był to kipaf, to dostajemy imię bądź wiek. Teraz chcielibyśmy liftnąć, podnieść te nasze kipafy do świata funkcji. Więc definiujemy operator. Tym razem jest to prefiks operator. No i mamy tą naszą karetkę, która jest reużyta w operatorze do mapy. To, co ona przyjmuje, to po prostu kipafa, ale owijamy automatycznie tego kipafa w funkcję, która przyjmuje instancję typu root. No i indeksujemy, tak jak wyżej, na tej instancji według tego kipafa. No ale w zamian dostajemy funkcję, która spodziewa się całości, no i zwraca nam value zgodnie z tym kipafem. Czyli tak naprawdę opakowujemy typ, aby był zgodny z tym, co wcześniej żeśmy powiedzieli. Jakby nie ma w tym żadnej magii. Tak. Ten cały proposal dokładnie to robi. To o to chodzi, żeby to kompilator zrobił za nas, jeżeli wykryje, że jest w takim kontekście, gdzie można to zrobić. No i zobaczmy, jak to śmiga. Ponieważ mamy tutaj coś typu person, używamy mapy, więc kompilator jest w stanie sobie wymóżdżyć, z jakim typem ma do czynienia, więc możemy pominąć tutaj tą deklarację typu. No i tu mamy część związaną ze starą składnią z kipafami, a tutaj ten taki drobny, ledwo widoczny pypek to jest ten nasz operator. No i dzięki temu wyciągamy stąd imię, Brianusz, no i mapujemy to przy pomocy tej funkcji, która robi literki duże. No i zobaczmy, jak możemy wykorzystać te nasze kipafy w świecie funkcji. Więc to są nasi użytkownicy. Brianusz, Jessica i Waldemar. No i teraz chcielibyśmy z tych naszych userów wyciągnąć tylko imiona. No i to jest ta część, która się spodziewa funkcji, a chcemy reużyć kipafów. No proszę bardzo. Brianusz, Jessica, Waldemar. To samo możemy zrobić dla wieku. Ok, dostaliśmy 42, 36, 28. No i też możemy oczywiście to chainować. Powiedzmy, chcemy wziąć wszystkich użytkowników, którzy mają więcej jak 30 lat i dostać ich imiona. Więc wiemy, że potrzebujemy filtra. No i ad hocowo zdefiniować ten nasz predykat. Jak widzimy, działa. Wszystko jest powyżej 30, no ale jeszcze chcemy dostać imię. No i voilà. Z bardzo małych, prostych rzeczy zbudowaliśmy, właściwie powiedzieliśmy, co chcemy. Nie powiedzieliśmy jak. Faktem jest to, że trzeba to poćwiczyć i jak wspominaliśmy wcześniej, warto zacząć od małych rzeczy, od pipowania i od operatora kompozycji. Najpierw przekazujemy jakiś argument do funkcji, później złączymy dane funkcje, żeby była jedną, później będziemy je pipować i na końcu jeszcze dołożymy mapy, filtry i wtedy pójdzie. Naprawdę w paru linijkach można zawrzeć dużo kodu.
Wydaje mi się, że jedną rzecz, którą żeśmy pominęli, albo nie napomknęliśmy, to to, że wszystkie te operatory to są funkcje. Po prostu zamknęliśmy w jakimś znaczku albo w paru znaczkach całą funkcję, czyli to, co mówiłeś, tą całą naszą hydraulikę i nią się w ogóle nie przejmujemy. Tylko tym gęstym, czyli tą logiką. Nie interesuje nas, jak to jest przepychane, tylko chcemy to przepchnąć. Mhm. Więc iście deklaratywny sposób. Co więcej, wszystkie operatory, które już są, to są tak naprawdę funkcje. Usłyszeliśmy też trochę trudnych, strasznych wyrazów, no ale to nie jest też po to, żeby pokazywać, jacy jesteśmy mądrzy, tylko żeby było wiadomo, czego szukać. No i nie należy się bać operatorów, wręcz przeciwnie, to jest bardzo potężne, ekspresyjne narzędzie. Im szybciej się nabierze intuicji, jak działa, tym lepiej. Szczególnie, że w świecie kombajna może się ich pojawić więcej. Wszystkie te rzeczy już tak naprawdę są. My je tylko trochę transformujemy na Swifta i nasz użytek, więc mamy odniesienia w internecie, można to googlować, nie jest to jakaś nowa magia, wręcz przeciwnie, tak naprawdę to są dosyć stare pomysły. Tak, czerpiemy inspiracje ze starych języków, starych jak świat, jak komputery. No i to nie jest nasze ostatnie słowo o kompozycji. Nie. To tak naprawdę był początek. No i potem będą jeszcze żarty o słoniach. Oby nie. Oj, będą. Zaczną się. O, się zacznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.